Jesteśmy już po 8 brazylijskim turnieju brazylijskiego jiu-jitsu w Jakubowie. Marcin Frankiewicz, organizator. Na początek, Marcin, tak cię zapytam, co ty robisz tym dzieciom, bo aż tyle dzieci płaczących w jednym miejscu to już dawno nie widziałem. Ale teraz przesadzasz. Nie, no nic, po prostu są emocje, czasami te dzieciaki no po prostu tak to przeżywają, tak? I po prostu robimy w ten sposób, że znaczy robimy. No jak chcą popłakać, to niech sobie popłaczą, ale liczy się efekt końcowy, że po prostu mimo tego, że płaczą, to tak decydują się potem, żeby kontynuować tą walkę, więc myślę, że to jest największy sukces tego wszystkiego. Dobra, to już takie pytanie na rozluźnienie mamy za sobą, a więc ile osób w końcu tutaj wystartowało, bo trochę nie dojechało, ale jednak frekwencja dopisała, co by nie powiedzieć. No tak, łącznie nam zgłosiło chyba się około 150, dojechało myślę, że około 140-135, to by trzeba było tam policzyć, ale myślę, że wszyscy zadowoleni. Na pewno jest więcej jak w zeszłym roku, więc wszystko na plus. Myślę, że to tak to najlepsze podsumowanie, że tych zawodników, którzy walczyli byli, to jest więcej. Słuchaj, klub walki Grappler na drugim miejscu w klasyfikacji drużynowej. Pierwszy raz się zdarzyło na twoim turnieju, żebyście nie wygrali? No, pierwszy raz chyba. Pierwszy albo drugi na Dragonsie. Ale to też jest spowodowane tym, że po prostu, no, jeżeli chodzi o Dragonsów, tam przyjeżdżają z kilku klubów, tak, z całej Polski, więc... Ale to nie ma z tym problemu, ja im gratuluję. Po prostu trzeba było wygrywać walki i tyle, no. Powiedz, jeżeli chodzi o twoich zawodników, kogoś byś tutaj wyróżnił szczególnie, bo no, trener Zdzisław Rauba, tak, który miał też swoją grupę tutaj startującą, jedną dziewczynę wyróżnił, która pierwsza startowała i wygrała. Natomiast u ciebie? Od Zdziszka startowało pięcioro. Oni w ogóle trenują od września i tutaj wielkie ukłony dla Zdziszka, dla trenera Zdzisława, że ich prowadzi, pomaga i tak dalej. Więc tutaj jest taki po prostu plus. A jeżeli chodzi ode mnie, no to no jest tam kilku zawodników, tam Ante Grossa, Filip Kosut, Olka Bodecka bardzo ładnie wygrała, kolejny zawodnik, który wygrywa tam dwie walki i wygrywa pierwsze miejsce. Także jest kilku, znaczy wszyscy ogólnie bardzo dobrze zawalczyli, ci początkujący, ci bardziej, trochę czasami tak jakiś niedosyt, jak przegrywają jednym czy dwoma punktami, a to taki sport, ja im powtarzam, że mówię. Tak samo ci najmniejsi, którzy naprawdę tam, wiesz, to są ich kolejne zawody. I ja uważam, że po prostu największym sukcesem jest to, że oni walczą, że chcą. Wiadomo, duży tutaj zasługa dla rodziców, tutaj ukłony, bo ich wspierają, chcą, żeby z nimi ćwiczyli, więc to jest taki na plus. Kiedy zapraszamy do Mińska na kolejne zawody? 9 marca zapraszamy już na 6 Grand Prix brazylijskiego jiu-jitsu. Także 9 marca wszyscy, którzy byli albo nie byli, to zapraszam serdecznie i myślę, że jak za każdym razem staramy się, żeby ta impreza była jak na najwyższym poziomie.